Dlaczego my kapłani jesteśmy trupy w Polsce? Bo jesteśmy działaczami. Mamy na pierwszym miejscu działanie. Dlaczego kościoły pustoszeją? Bo słowo, które wypływa z nas, nie jest Słowem Bożym. Celebracja mszy świętej nie jest celebracją dla chwały Boga, ale dla Ciebie, dla Twojej chwały i dla mojej, żebyś Ty się dobrze czuł, nie był urażony i ja, żebym miał punkty. Zaślepieni w swojej pysze, chwale, wy owieczki i my kapłani, nawet nie widzimy, że umiera Kościół. Bo słowo, które wypływa z naszych ust, jest martwe. Bo nie jest to słowo Boga i nie jest ono zanurzone w Bogu. Po drugie, nie żyjemy, moi drodzy, wymiarem naszego kapłaństwa, o którym mówi święty Piotr. Że naszym zadaniem jest głoszenie słowa. Piotr mówi, jesteście ludem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który wezwał nas z ciemności do przedziwnego światła. Dlatego Bóg, znając naszą słabość, daje łaskę, daje Ducha Świętego. Walczy o nas. Pokazuje, że jest miłością, że nas kocha. Dlatego te dary łaski Ducha Świętego proszę dla was i dla siebie, abyśmy nie mieli problemów ze znalezieniem drogi do nieba.